Pytanie spoza studia, proszę bardzo. Podobnie jak ja, zaczynał pan swoją przygodę z polityką od Unii Polityki Realnej. I o ile w moim przypadku przez 10 lat utwierdziłem się w słuszności przewagi rozwiązań wolnego rynku nad etatyzmem, tak w pana przypadku mogło być inaczej. Jak to jest z pana poglądami gospodarczymi? Cieszę się, że pan poseł Kulesza śledzi mój życiorys polityczny. Prosiłbym, żeby robił to może bardziej dokładnie. W UPR-ze nigdy nie byłem, no bo to jest perfect, można powiedzieć z przekąsem. Byłem w Ruchu Polityki Realnej, który się przekształcił, z którego powstała UPR. Natomiast co do moich poglądów gospodarczych, mają one charakter na pewno dużo bardziej socjalny niż to głosił wtedy i głosi dzisiaj pan Janusz Korwin-Mikke. I myślę, że te także socjalne poglądy mojego grupowania przesądziły o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i dzisiaj ma mandat, demokratyczny mandat, żeby Polską rządzić.